Powstanie Wielkopolskie, armia. Po wielu latach pruskiej niewoli, Wielkopolanie nadal marzą o wolnej Polsce. Do Poznania przyjeżdża Ignacy Jan Paderewski. Jego przemówienie pod bazarem rozbudza entuzjazm i nadzieję Polaków. Zaczęły się walki na ulicach miasta z Niemcami, którzy zrywali polskie flagi. Uzbraja się powstańców, chętnych do walki. Formuje się Armię Wielkopolską pod dowództwem generała Dobora Muśnickiego. Żołnierze składają przysięgę. W obliczu Boga Wszechmogącego, w Trójcy Świętej i Jedynego, ślubuję, że Polsce, ojczyźnie mojej i sprawie całego narodu polskiego... Zwycięstwo! Wolna Wielkopolska! Wolna Polska!